Cześć, witam Was na kanale Lajk Makijażowy. Dzisiaj zapraszam Was na test na żywo produktu do wybielania zębów australijskiej firmy. Mamy tutaj Carbon Coco. Na stronie mamy informację, że jest to produkt 100% naturalny. Jest to aktywny węgiel drzewa kokosowego. Mycie tym zębów ma wspomagać walkę z nieświeżym oddechem, oczywiście z żółtym nalotem, z jakimiś przebarwieniami. Generalnie ma też działać antybakteryjnie, ma fajnie wpływać na nasze dziąsła, zęby i w ogóle, że to ma być nie tylko produkt wybielający, ale i leczniczy. Ja tego produktu używałam już od około 2 tygodni i stwierdziłam, że czas najwyższy powiedzieć Wam, czy to działa. Zresztą patrząc na moje zęby, pewnie widzicie, czy działa, czy nie. Może też być tak, że faktycznie ja mam na tyle tą kość żółtą, że naprawdę u mnie nic nie pomoże. Ale podjęłam taką decyzję, że za jakiś czas, jak będę miała trochę więcej hajsu, pójdę do dentysty na wybielanie zębów i jeżeli to mi nic nie da, to już będę wiedziała na 100%, że mam żółtą kość. No dobra, ale teraz mamy coś takiego. Słoiczek, który jak otwieramy, trzeba uważać, bo tu może buchnąć czarny pyłek. I w środku mamy coś takiego. To jest tak czarne, że nawet nie widać, co tam jest. No i generalnie dostałam też w opakowaniu taką zwykłą manualną szczoteczkę. Ale ja nie lubię manualnych szczoteczek, dlatego wzięłam sobie tą moją elektryczną. Do niej wzięłam jeden wkład, który używam tylko i wyłącznie do tego węgla. No i będziemy jechać. Trzeba zmoczyć szczoteczkę, co ja zrobiłam wcześniej. Trzeba sobie tak tutaj powciskać ten węgiel w szczoteczkę. Mamy coś takiego. Można strzepać nadmiar. Ogólnie ja sobie rozłożyłam czarny ręcznik na kolanach, bo to się wszędzie sypie. Myjemy tym zęby. W sumie w dwóch miejscach były dwa różne źródła. Na stronie pisało 2 minuty, na karteczce, którą dostałam w paczce, pisało 3 minuty. A ja myłam zawsze 4 minuty. No. I po umyciu zębów tym myjemy zęby normalną potem pastą, żeby pozbyć się wszystkiego z naszych ust. No to co? Jedziemy! Okej, czas minął, idę umyć zęby. Okej, wróciłam już, umyłam zęby i teraz, no cóż, moje zęby dalej są żółte, nie są jakoś super wybielone i nie wiem, o co tutaj do końca chodzi, bo raz na Instagramie Wam napisałam, że coś tam widzę, że zaczyna się troszeczkę wybielać, ale za każdym razem ja to sprawdzałam bezpośrednio po umyciu zębów właśnie tym węglem, a ja to robiłam tylko wieczorem, codziennie. Rano tego nigdy nie robiłam, ponieważ ten węgiel lubi mi bardzo wchodzić pod dziąsła i ciężko go stamtąd usunąć i to widać po prostu, że mam jakieś czarne rzeczy pod dziąsłami. Nie wiem. Teraz tego aż tak nie widać, bo ja starałam się to bardzo delikatnie robić teraz na filmie, żeby Wam tu nie świecić czarnymi dziąsłami. Ale tak było za każdym razem. Ponadto musicie, jeżeli się zdecydujecie na coś takiego, pamiętać musicie o tym, żeby bardzo dokładnie wypłukać to z ust, bo taki piasek czuć między zębami, jak to zrobicie niedokładnie. Ja za pierwszym razem to tak niedokładnie wymyłam. Znaczy, umyłam zęby 2 minuty normalnie pastą i wypłukami w ogóle, ale widocznie zrobiłam to za mało dokładnie, bo dalej czułam taki piasek między zębami. Nie potrafię Wam powiedzieć, czy to działa. Bezpośrednio po samym użyciu widzę jakąś tam różnicę, taką minimalną. Natomiast następnego dnia rano, jak ja już wstawałam i myłam zęby normalnie pastą, to moje zęby były takie jak wcześniej. Nie widziałam żadnej różnicy, więc nie wiem, nie potrafię Wam powiedzieć, czy to działa. Może wina tutaj też jest tego, że ja faktycznie mam żółtą kość i mi nigdy nic nie pomoże. Nie wiem, miałam nadzieję, że te wszystkie inne produkty, które używałam wcześniej, po prostu były kijowe, a może to jedno mi pomoże, no ale też nie. Także dziękuję bardzo serdecznie za komentarze pod moimi filmami wszystkich osób, które mi doradzają, na przykład, żebym umyła zęby, bo mam żółte, albo żebym wybieliła, bo mam żółte. No ja cały czas próbuję, ale chyba mam żółtą kość, nidyrydy. Napiszcie mi proszę w komentarzach, czy mieliście już ten produkt, czy się u Was sprawdził, czy nie. Może ktoś z Waszych znajomych miał i używał i się sprawdziło.
może działa, nie wiem. Napiszcie mi, co myślicie o tym filmie, czy wam się podobał, czy nie. Dajcie łapkę w górę, bo to mnie bardzo motywuje. Ja tak jak mówiłam, będę się decydowała na wybielanie zębów u dentysty. Jeszcze nie do końca wiem, jaką metodą. Raczej bym wolała czymś, co się idzie, leży powiedzmy godzinę i wychodzi, niż żeby jakieś nakładki mi robili specjalne czy coś, bo tego mi się nie będzie chciało używać. Jakieś, nie wiem, UV światło, niech mi walną do gęby czy coś, niech coś zrobią, żeby zadziałało. Dziękuję bardzo, zapraszam ponownie i na razie.